Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z HouseSmart. Za moimi plecami One Step Smart 70, a miniaturka tego filmu wskazywała, że będziemy dzisiaj rozmawiać o jego wadach, o jego zaletach i dla kogo taki dom, słuchajcie, jest przeznaczony. Dlatego nie przedłużam, zapraszam do oglądania, pokażę Wam ten budynek i w trakcie, jak będę go Wam pokazywał, to opowiem Wam o tych wadach, zaletach i dla kogo taki dom jest najlepszy. Zapraszam do oglądania. A oto jest i on. Dom parterowy o powierzchni zabudowy 70 metrów kwadratowych. Jest to projekt z naszej oferty, który się nazywa One Step Smart. Co do samego budynku, słuchajcie, to ma on 7 metrów szerokości, 10 metrów długości i delikatnie ponad 6 metrów, 6,11 wysokości. To, co charakteryzuje ten budynek względem tego, co jest na naszej stronie internetowej, to wystająca taka konstrukcja dachu, nie wiem, czy tutaj widzicie, oraz konstrukcja ścian elewacyjnych. Te po prostu obszary są wydłużone i tak samo jest, słuchajcie, z tyłu. A to z kolei wynika z zapisów miejscowego planu i tak je trzeba byłoby modyfikacje właśnie zrobić, aby ten dom móc tutaj wybudować. Słuchajcie, obiecałem Wam, że powiem Wam o zaletach, o wadach i dla kogo taki dom jest, uważam, najlepszy. To może zaczniemy sobie, słuchajcie, od zalet takiego domu. Jestem bardzo ciekawy, w komentarzu napiszcie, co Wam przychodzi do głowy, ale dla mnie cztery takie najważniejsze zalety takiego budynku, no to po pierwsze, jego nowoczesny wygląd, no bo sami przyznacie, że jest to nowoczesny wygląd w stylu stodoły, z dużymi frontowymi przeszkleniami i budynki parterowe właśnie bardzo często charakteryzują się takim nowoczesnym wyglądem. Drugi aspekt, druga zaleta takich budynków parterowych, no to oczywiście jest to, że one są parterowe, czyli nie mamy schodów, nie musimy tutaj po schodach wchodzić na górę. Jest to na pewno bardzo duża po prostu wygoda w użytkowaniu takiego budynku. Trzeci aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę i który przychodzi do głowy, jeżeli mówimy o budynkach parterowych, no to jest oczywiście aspekt połączony po części z wygodą, czyli bezpieczeństwo użytkowania takiego budynku. No nie ma jak spaść ze schodów, nie ma jak wypaść z okna, no bo tego drugiego piętra w domach parterowych po prostu nie ma. Więc podsumowując króciutko, mamy nowoczesny wygląd, mamy wygodę użytkowania takiego budynku, no bo nie mamy tutaj schodów. No i chociażby taki aspekt, który też trzeba wziąć pod uwagę przy takim użytkowaniu, on się łączy troszeczkę już z tym, co powiedziałem, no ale jak nie ma schodów, no to nie ma wnoszenia na górę odkurzaczy, nie wiem, prania i tak dalej. Więc to są takie aspekty na pewno z punktu widzenia użytkowego, na które warto zwrócić uwagę. Słuchajcie, idąc może dalej przez budynek, opowiem Wam dalej, jak wygląda ten budynek i przejdziemy sobie już do, dla kogo ten dom jest przeznaczony i jakie są wady, słuchajcie, takiego domu. Co do samego budynku, to możecie zaobserwować, że on ma duże frontowe przeszklenia oraz elewację wykonaną ze świerku skandynawskiego, a sam budynek posadowiony jest na ocieplonej płycie fundamentowej, zarówno od spodu, od boku, jak i od góry, więc jest to ciepła płyta fundamentowa. Tutaj możecie zaobserwować, że będzie ten agregat zewnętrzny jednostki klimatyzacji, bo ten dom wyposażony jest w dwa źródła ogrzewania. Pierwsze źródło ogrzewania to są kable grzewcze. Jak wejdziemy sobie do budynku, to je Wam pokażę. A drugi to jest jednostka klimatyzacji z opcją grzania i z opcją chłodzenia. Tutaj mamy wyjście z sypialni naszej klientki na ogród, czyli to jest też ten aspekt, o którym Wam wspominałem, czyli chociażby jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, może sobie z każdego de facto pomieszczenia zaaranżować wyjście na ogród. Tutaj widzimy orynowanie oraz tą blachę na rąbek, która schodzi nam tutaj na bok budynku, dzięki czemu budynek nabiera takiego zwartego po prostu kształtu i bardzo ładnie wygląda. Natomiast tutaj te dwa kolory, dwa odcienie tej deski świerkowej, to na życzenie inwestorki właśnie tak zostało wykonane, żeby tutaj podkreślić właśnie wyjście z tego budynku.
Tutaj mamy tył budynku i jak widzicie mamy te wystające elementy dachu oraz ścian. Tak jak wspominałem, był to wymóg zapisu miejscowego planu, bo standardowo tych elementów w One Step Smarcie nie ma. Natomiast robiliśmy taką sondę na naszym profilu na Instagramie. Zachęcam Was, żebyście weszli, wpiszcie sobie na Instagramie, na Facebooku HowSmart, nazwę naszej firmy i będziecie mieli nasze media społecznościowe. Tam prowadziliśmy sondę, rozmawiamy też z Wami na temat Waszych takich odczuć, jeżeli chodzi o te budynki, które budujemy, i w tej sondzie ponad połowa z Was zadeklarowała, że chciałaby mieć taką opcję w naszym konfiguratorze a propos tego projektu, żeby można było właśnie te ściany i dach wyciągnąć. Dlatego pracujemy nad tym i już niedługo w konfiguratorze taka opcja właśnie się pojawi, tych wystających właśnie elementów. Słuchajcie, nie przedłużając, bo na pewno jesteście ciekawi, zaproszę Was do środka tego domu, oprowadzę Was po pokojach i kontynuujemy nasz temat, czyli wady, zalety i dla kogo domy parterowe są przeznaczone. Wchodzimy sobie do budynku. Dom ma powierzchnię zabudowy 70 metrów kwadratowych. Jestem już w budynku. Będę się posiłkował czasami telefonem, żeby Wam oświetlić niektóre pomieszczenia, bo jeszcze nie jest podłączony prąd. My tutaj budujemy ten dom do stanu deweloperskiego. Zresztą, jak możecie zauważyć. I będę sobie pomagał latarką w miejscach, które no, nie będą po prostu dobrze oświetlone. A jak już o tym zacząłem mówić, to może zaczniemy, słuchajcie, od łazienki, która jest tutaj na wprost. I ta łazienka jest naprawdę dużych rozmiarów. Nie wiem, czy to widać, telefon mi tu pomaga. Ta łazienka ma ponad 6 metrów kwadratowych powierzchni. Jest miejsce na wannę, jest miejsce na pralkę, suszarkę, umywalkę, dużo szafek. Ta łazienka jest naprawdę sporych rozmiarów, jeżeli mówimy o łazience w kompaktowym oczywiście budynku. W tym domu, jak zobaczycie sobie na planie budynku, to wszystkie instalacje hydrauliczne od łazienki i od kuchni są zlokalizowane w jednym miejscu, bo to jest jedna z wad budynków parterowych. Przy całych ich zaletach jedną z wad jest to, że długość instalacji wodnych i elektrycznych w takich budynkach jest często po prostu dłuższa aniżeli w budynkach piętrowych, co z kolei przekłada się na koszty wykonania takiego budynku. Więc to jest jedna z wad, słuchajcie. Idziemy dalej po budynku. Tutaj mamy dwie tego typu sypialnie. Jesteśmy właśnie w pierwszej z nich. Obydwie te sypialnie mają powyżej 10 metrów kwadratowych i świetnie spełniają swoją funkcję. To, na co jeszcze zwracam uwagę w tym projekcie, to bardzo wysoki sufit. Tu do sufitu jest ponad 3 metry wysokości. Jak widzicie, na podłodze rozprowadzone są już kable grzewcze i te kable grzewcze oczywiście będą zalane wylewką. Jutro wykonujemy tutaj wylewkę w tym budynku i to już będzie koniec naszych prac, czyli tak właśnie wygląda stan deweloperski. Jeżeli mówimy jeszcze o wadach budynków parterowych, no to trzeba uwzględnić tutaj, że działka musi być po prostu większych rozmiarów. No i to też jakby przekłada się na koszty całej inwestycji, bo jeżeli mamy większą działkę, większą powierzchnię fundamentu, większą konstrukcję dachu, to wpływa po prostu na cenę takiego budynku i budynki parterowe po prostu zwyczajnie mogą być droższe aniżeli budynki piętrowe. To, na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę w przypadku budynków parterowych, to słuchajcie, zapisy miejscowego planu. Czy w ogóle taki budynek parterowy może zostać na Waszej działce wybudowany, czy spełnia zapisy powierzchni biologicznie czynnych oraz czy działka jest odpowiednio duża? No dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o wady, a ja już wchodzę do salonu z aneksem kuchennym, gdzie mamy tutaj te wielkie frontowe przeszklenia. Przeszedłem sobie, słuchajcie, tutaj tym korytarzem, ale jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, bo pomimo tego, że to jest dom parterowy, to nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj na górze jest taki wyłaz. Możemy sobie na górę wejść, otwieramy sobie ten wyłaz, słuchajcie. Proszę bardzo. Tutaj są takie schody, które mogą nam pomóc wejść na górę. Możemy sobie te schody tutaj rozłożyć. I słuchajcie, tam na górze
jest strych. I ja na ten strych, słuchajcie, wejdę, obiecuję wam, pod koniec odcinka, jako prowadzę już po całym tutaj parterze, to wejdę na górę, oświetlę latarką, pokażę wam, bo to pomieszczenie jest naprawdę bardzo dużych rozmiarów, ale nie jest to pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. Jest to po prostu strych do przechowywania. No dobra, to chodźmy dalej. Tutaj mamy tą skrzynkę elektryczną. Idziemy sobie korytarzykiem. No i kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to ciągi komunikacyjne w domach parterowych. One zawsze będą występowały i będą dłuższe aniżeli w przypadku domów piętrowych. Ale słuchajcie, dom parterowy nie oznacza, że musi być nudno, bo tutaj do sufitu mamy ponad 5 metrów. Tak jak wam wspominałem, wysokość budynku 6,11 minus grubość dachu, te wszystkie warstwy. Tu jest w okolicach 5,60 do sufitu w najwyższym punkcie. Także naprawdę jest bardzo wysoko. Tutaj mamy miejsce zaprojektowane właśnie na aneks kuchenny. No i zobaczcie, tu mamy łazienkę, tu mamy aneks kuchenny, więc odległości tych punktów hydraulicznych od siebie są blisko. To też ma znaczenie w przypadku budowy domów, bo nie daj Boże jakaś awaria, to macie zlokalizowane to wszystko blisko po prostu siebie. Mówię w razie po prostu czego, ale o takich rzeczach trzeba myśleć. Tu jest zaprojektowana taka wnęka, widzicie, i tu się wszystko bardzo ładnie mieści, jeżeli chodzi o aneks kuchenny. A ja znajduję się właśnie w tym salonie z aneksem kuchennym. Tutaj będzie telewizor. Zobaczcie, że już przygotowaliśmy tutaj chociażby przepust pod kable, pod telewizor. Tutaj będzie jedna jednostka wewnętrzna klimatyzacji, ale w tym budynku będą dwie jednostki wewnętrzne. Drugą wam zaraz pokażę. Tutaj natomiast mamy te duże frontowe przeszklenia na dole oraz tutaj w tej górnej części elewacji. Mamy takie trójkątne przeszklenia. Natomiast jeżeli chodzi o okna, to okna, słuchajcie, są w systemie odstawno, przesuwnym i w ten sposób okna otwierają nam się tutaj na ogród. No, jeśli mamy taką porę roku, niestety plucha i no niezbyt ładny widok tutaj na to błotko, które nam się zrobiło, ale uwierzcie mi, że jak tu się skończy te prace związane z budową, będzie wiosna, lato, to będzie tutaj pięknie. Jeszcze inwestorka pewnie tutaj ładnie zagospodaruje ten teren. I tak te drzwi się, słuchajcie, balkonowe, tutaj wyjściowe otwierają. To na tą stronę. A to na tą stronę. I dzięki czemu możemy mieć otwarte obydwa skrzydła i możemy w ten sposób sobie wychodzić na zewnątrz. W tym budynku, w tym projekcie zdecydowanie rekomendujemy, aby były to okna odstawno przesuwne, no z racji na gabaryty po prostu tego budynku, żeby nie otwierać tych okien tutaj do środka i zajmować po prostu przestrzeń, więc te okna w systemie odstawno przesuwnym jak najbardziej się tutaj bardzo ładnie sprawdzają, bardzo delikatnie chodzą. Są to okna trzyszybowe, sześciokomorowe, na okuciach Gaelan, antracyt jest zarówno od wewnątrz, od środka struktury okna i od zewnątrz. Także z każdej strony macie antracyt i bardzo ładnie te okna wyglądają, a przy tym te okna bardzo dobrze wygłuszają, jakby tutaj wygłuszają otoczenie zewnętrzne oraz mają bardzo dobre parametry termiczne. No i idziemy sobie, słuchajcie, dalej. Tutaj mamy kolejny krótki ciąg komunikacyjny, ale ten ciąg komunikacyjny został wykorzystany na to, by w tym miejscu, jak widzicie, do końca, do tamtych drzwi zrobić szafę w zabudowie. Czyli tu będzie bardzo duża szafa, która będzie taką szafą na przykład na ubrania i tak dalej, no żeby właśnie osoba, która będzie tu mieszkała, no miała gdzie te rzeczy swoje wszystkie pochować. I wchodzimy sobie do sypialni tutaj tej drugiej. Ta sypialnia również ma ponad 10 metrów kwadratowych. Widzicie te kable grzewcze, a tutaj jest ta druga jednostka klimatyzacji. I dodatkowo tutaj inwestorka poprosiła, żebyśmy zrobili jej właśnie wyjście na zewnątrz, aby mogła sobie na ogród z tej swojej sypialni właśnie wychodzić. Także słuchajcie, podsumowując, jeżeli chodzi o ten dom, mamy tutaj dwie oddzielne sypialnie. Jedną mamy tutaj, drugą mamy za ścianą. Tutaj za tą ścianą mamy tą dużą łazienkę. Tu mamy miejsce na tą szafę. A tutaj jeszcze raz mamy ten salon z aneksem kuchennym.
Salon nie jest dużych rozmiarów, ale pamiętajcie, że jest to dom o powierzchni zabudowy 70 m kwadratowych. Mamy jeszcze ten dom w wersji 90 m kwadratowych i różni się on tylko tym, że po prostu jest wydłużony. Czyli to miejsce w salonie z aneksem kuchennym jest po prostu większe. Jeżeli chodzi o funkcjonalność, to jak najbardziej jest ona taka sama, tylko że w 90 po prostu, tak jak wspominam, jest ten budynek wydłużony i tutaj jest więcej po prostu miejsca w salonie z aneksem kuchennym. No dobra, słuchajcie, to tak podsumowując, powiedziałem Wam o zaletach, powiedziałem Wam o wadach takiego budynku parterowego, a teraz może powiem Wam trochę o tym, dla kogo ten budynek jest. No i obiecane, słuchajcie, obiecany strych, ale ten strych to za chwilę. No to może teraz Wam powiem o tym, dla kogo taki budynek parterowy jest po prostu najlepszy. No przede wszystkim taki budynek parterowy jest dla osób, które nie chcą chodzić po schodach. No to jest jakby rzecz oczywista. Rzecz druga to jest dla osób starszych, które właśnie też chcą jak najmniej po tych schodach chodzić i przebywać na jednym po prostu poziomie. Dla osób, słuchajcie, na przykład niepełnosprawnych, poruszających się na przykład na wózkach. Wszystko mamy na jednym poziomie, więc taka osoba w pełni jakby może wykorzystać zalety tego domu i funkcjonalność każdego pomieszczenia, jeżeli mówimy o budynku parterowym. No i taka ostatnia grupa, o której myślałem, jeżeli chodzi o budynek parterowy, to są rodzice z małymi dziećmi i tutaj chodzi o względy bezpieczeństwa. No, tak jak wspominałem, nie ma z czego spaść, czytaj ze schodów, i nie ma z czego wypaść, czytaj z górnego piętra. Więc dla takich osób myślę, że budynki parterowe są jak najbardziej godne przemyślenia. Natomiast trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że miejscowe plany trzeba badać, powierzchnie biologiczne czynne, większe działki, większe koszty, chociażby ze względu na większą powierzchnię fundamentu czy większą powierzchnię konstrukcyjną dachu. No dobra, a teraz obiecane pomieszczenie na górze, ten strych. Dajcie mi chwilkę, ja już tam wchodzę. Słuchajcie, jestem tutaj na górze, nie wszedłem jeszcze na to pomieszczenie i daruję sobie tutaj wchodzenie, bo ta drabinka, na której stoję, boję się, że się złoży, a jestem, słuchajcie, tutaj sam i po prostu nie miałbym jak stąd wyjść. Dlatego wybaczcie mi, ale pokażę Wam ten strych tutaj po prostu z takiej perspektywy, nazwijmy to krasnoludka, ale no musicie sobie po prostu wyobrazić lub mi zaufać na słowo, że tutaj jest naprawdę bardzo dużo miejsca, jeżeli chodzi o tą powierzchnię tego strychu. Tu ze spokojem, jeżeli by ktoś chciał, mógłby zaaranżować sobie tą powierzchnię, nie wiem, no na przykład na jakąś strefę, strzelam zupełnie, jakąś męską pieczarę, nie wiem, jakieś gry, bilard tutaj można byłoby postawić. Może to być świetne miejsce dla dzieci, żeby tutaj miały na przykład jakiś swój kąt. Może to być świetne miejsce właśnie na strych czy do przechowywania. No naprawdę można to pomieszczenie wykorzystać na bardzo wiele sposobów, bo tu jest bardzo, ale to bardzo dużo miejsca. Więc jeżeli ktoś, komuś przyszło do głowy, że w tym domu to jest mało miejsc na szafy, co też z tym bym polemizował, to tutaj naprawdę można, tu normalnie to jest garaż, jeżeli mówimy o takim budynku, to naprawdę tu jest bardzo dużo miejsca. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, szanując Wasz czas, opowiedziałem Wam o wadach, zaletach i dla kogo taki dom parterowy byłby moim prywatnym zdaniem najwygodniejszy, byłby dobrym wyborem, ale gdybyście chcieli zobaczyć te wszystkie wady, zalety i dla kogo, to w opisie tego filmu opiszę to, tak żebyście mieli to, że tak powiem, podsumowane. Jeżeli byście byli zainteresowani tego typu domem, zapraszam na naszą stronę internetową www.housemart.pl. W zakładka projekty i wyceny znajdziecie tam 20 w pełni wycenionych w przeróżnych zakresach, w przeróżnych stanach domy kompaktowe. Między innymi ten One Step Smart 70, on również występuje w wersji 90 metrów kwadratowych, także wchodźcie na stronę, klikajcie w ten projekt, korzystajcie z konfiguratora. Zapraszam Was również do wypełnienia krótkiego formularza kontaktowego. To zajmie Wam 5 sekund, ale dzięki temu, że go wypełnicie, ja każdemu wysyłam
procedurę, co trzeba zrobić, żeby w naszym pięknym kraju móc taki dom na swojej działce wybudować. Jest to 6 bardzo ważnych kroków i to jest jakby jedyna ścieżka, więc musicie je poznać po prostu. Wypełnijcie ten formularz i ja do Was tą procedurę całkowicie bezpłatnie wyślę, żebyście mieli przynajmniej tą świadomość, z jakimi krokami będziecie się po prostu musieli zmierzyć, żeby dom na Waszej działce wybudować. A jeżeli nie chcecie się tymi rzeczami mierzyć sami, to zlecacie to wszystko nam i my od samego początku do samego końca, od formalności, a nawet wcześniej, od analizy prawnej działki, po wykończenie pod klucz, wszystkim się po prostu zajmujemy i prowadzimy naszych klientów za rękę przez te wszystkie dosyć skomplikowane jednak etapy. Terminy na budowę, bo o to bardzo często pytacie, to się oczywiście cały czas zmienia jak w kalejdoskopie. Bardzo wiele osób nas o to pyta, na kiedy mamy terminy. Słuchajcie, zwyczajowo zaczynamy te budowy plus minus 3 miesiące od uzyskania dla Was zgód i pozwoleń na budowę. Także budowa w 2024 roku teoretycznie jest realna. Kwestia oczywiście przejścia przez te zgłoszenia, tudzież pozwolenia, a czy to będzie zgłoszenie, czy pozwolenie, to w bardzo dużej mierze zależy po prostu od działki, czy na tej działce jedną czy drugą procedurą można po prostu taki dom procesować, żeby można było go potem budować. Wbijajcie na stronę, jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach, staram się odpowiadać na każde. No i tyle, słuchajcie, budujcie domy, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.